Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego kanału. Dla wszystkich, którzy mnie nie znają, którzy są tutaj pierwszy raz, nazywam się Karolina Szyszka, jestem projektantem wnętrz. Prowadzę własną pracownię, która nazywa się Grupa Nono i witam Was na moim kanale, gdzie poruszamy bardzo dużo tematów wnętrzarskich i to są moje subiektywne myśli na temat tej branży. Dzisiaj temat bardzo ważny. Powiem Wam, dlaczego warto dopasować wnętrze do swoich potrzeb. Myślę, że czasy, kiedy kupowaliśmy w sklepie cokolwiek, kuchnię, wybieraliśmy jakąkolwiek, taką jaka była aktualnie, skończyły się już dawno. Teraz mamy ogromny wybór wyposażenia wnętrz, mebli, ceramiki, oświetlenia i fajnie byłoby wykorzystać ten moment na dobranie wyposażenia do własnych potrzeb. Każdy z nas jest inny. Począwszy od tego, jak wyglądamy, jakiego jesteśmy wzrostu, poprzez styl, gust, kończąc na planowaniu własnego dnia, na prowadzonym stylu życia, na charakterze, na temperamencie. Każdy z nas jest inny, więc niemożliwym jest to, żeby dane rozwiązanie we wnętrzu wszystkim tak samo pasowało. A wnętrze przecież jest taką jakby naszą drugą skórą, powinno nam służyć. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do mieszkania, które realizowaliśmy w usłudze pod klucz. Całą jego przestrzeń dopasowaliśmy do potrzeb naszych klientów. Począwszy od układu funkcjonalnego, wyburzyliśmy i wymurowaliśmy ściany na nowo, tak jak pasuje naszym klientom. Tak też dopasowaliśmy instalacje, uchwyty w kuchni, oświetlenie. Zapraszam Was do mieszkania, 64 metry. Zapraszam Was do środka. Powiem Wam, że już tutaj, na samym początku, pojawia się pierwsza spersonalizowana rzecz, którą wykonaliśmy w tym mieszkaniu. Drzwi od zewnątrz są czarne. Cały portal jest obudowany czarną płytą. We wnętrzu natomiast, ku naszemu zaskoczeniu, pojawiają się drzwi białe, a nam się podobały bardziej czarne. Dlatego zdecydowaliśmy się, zobaczcie, na oklejenie od środka drzwi czarną folią. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które pomaga zmienić wizualnie drzwi nie do poznania i dopasować drzwi do Waszego wnętrza. Oczywiście jest bardzo pojemna szafa, która jest właściwie niewidoczna, bo jest zlicowana ze ścianą. Ma też kolor ściany, kolor biały. Szafa w środku ma nie tylko miejsce na drążki, ale również szuflady, półki na odzież sezonową, która znajduje się po prostu powyżej i do której rzadziej sięgamy. No i bardzo ważnym rozwiązaniem, które również bardzo polecam swoim klientom, podcięcie w szafie, które daje nam możliwość wsunięcia naszych butów tak, by nie były widoczne. Kolejnym spersonalizowanym rozwiązaniem w tej przestrzeni komunikacyjnej jest konsolka, która nie tylko jest piękna, tak jak widzicie, ale również bardzo funkcjonalna. Zawsze polecam organizowanie w przestrzeni wejścia tego typu mebla, ponieważ szufladki są idealnym miejscem na przechowywanie kluczy, portfela, rzeczy, które zaraz po wejściu do domu musimy gdzieś odłożyć. Wszystkie materiały, które znajdują się na frontach, powtarzają się w całym mieszkaniu. Na przykład granatowym kolorem również pomalowaliśmy szafkę wiszącą w kuchni. Różowy kolor pojawia się w łazience. No i drewno, które przewija się właściwie w całym mieszkaniu. Ciekawym rozwiązaniem, które nie tylko ma swoje walory wizualne, ale również pozwoliło nam zagospodarować odpowiednią przestrzeń, jest ta ażurowa ścianka, która wizualnie powiększa nam strefę salonu, pomniejszając jednocześnie komunikację. Dzięki temu mogliśmy wysunąć sofę, co daje nam dodatkowo wrażenie, że właśnie zmniejszamy komunikację, powiększamy salon, a jednocześnie światło przez ściankę przenika. No i tym akcentem, który jest już powiedzmy pomiędzy komunikacją a salonem, zapraszam Was do strefy dziennej. W strefie dziennej znajduje się oczywiście wygodna sofa, o której każdy marzy.
Tutaj zdecydowaliśmy się na sofę w kształcie litery L. Sofa jest na nóżkach, więc daje wrażenie uniesionego mebla. Podłoga odsłania nam się, no i to sprawia wrażenie optycznie lżejszego mebla. Łapie nam tą przestrzeń wypoczynkową, na środku której znajduje się stolik z bardzo szlachetnym materiałem, marmurem. W układzie funkcjonalnym, który dostaliśmy od dewelopera, układ między sofą a telewizorem nie był tak wygodny, jak teraz nam się udało to zrobić. Dzięki temu, że telewizor powiesiliśmy w zabudowie trochę kuchennej, trochę wejściowej, to możemy wygodnie usiąść na sofie i na wprost oglądać telewizor. Obok sofy znajduje się wymarzone miejsce właścicielki mieszkania, czyli domowa biblioteczka, przy której obowiązkowo powinien znaleźć się wygodny fotel wraz z oświetleniem, które będzie sprzyjać w czytaniu ulubionych książek. Wszystkie miękkie meble, czy też krzesła, właśnie fotele, bardzo ważne jest to, by sprawdzać, jak one się do nas mają na żywo. Ważne, żeby sobie na nich usiąść, żeby sprawdzić, czy nam się wygodnie siedzi, bo każdy mebel jest przez nas inaczej odbierany. Kuchnia, serce każdego domu, przynajmniej ja tak myślę zawsze o kuchni, to właśnie w kuchni tworzymy pyszne dania, którymi częstujemy naszych gości. Dlatego bardzo lubię rozwiązania połączenia kuchni z jadalnią tak bezpośrednio. Niekoniecznie zamykanie kuchni i wydzielanie jej w osobnym pomieszczeniu. No i co ważne, bardzo taki charakterystyczny w ogóle moment tej przestrzeni to przejście podłogi drewnianej w heksagony, które już się pojawiły wcześniej w wejściu, a teraz płynnie one tutaj sobie powędrowały i w bardzo nieregularny sposób wcinają nam się, wgryzają w drewnianą podłogę. Zobaczcie ten piękny detal, no i przede wszystkim tą jedną pojedynczą, płyteczkę, która jest w ogóle oderwana od całego układu heksagonów. Tutaj naprawdę brawa dla wykonawcy i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jak pięknie on to wykonał. Rozwiązaniem, które również podobało się właścicielom mieszkania, są heksagony w formie mozaiki. Są nawiązaniem kolorystycznym do wielu elementów w mieszkaniu, ale również po prostu nawiązują do tych heksagonów, które znajdują się na podłodze. Projektując kuchnię dla moich klientów, zawsze omawiamy szczegółowo wszystkie detale mebli. Jeżeli tworzymy coś na zamówienie, nasi stolarze mają to wykonać dla nich, chciałabym, żeby ten mebel zrobić jakby w każdym calu pod nich. Dlatego omawiamy nie tylko materiały, które po prostu są jakby elementem oczywistym do omówienia, ale również na przykład uchwyty. I tutaj też na etapie współpracy dobieraliśmy odpowiednie frezy. Tak jak już wspomniałam, dopełnieniem każdej kuchni jest oczywiście jadalnia. Tutaj zależało nam na tym, by stół był jak największy, z opcją rozłożenia w sytuacji, gdyby pojawiły się jakieś okazjonalne spotkania dla większej ilości osób. Kolejnym niezwykle ważnym pomieszczeniem każdego mieszkania jest sypialnia. To właśnie tutaj ładujemy akumulatory, odpoczywamy, relaksujemy się, wyciszamy. Dlatego bardzo ważne jest to, by wszystkie meble i w ogóle elementy wnętrza, oświetlenie, kolorystykę dobrać tak, byśmy czuli się w tej sypialni najlepiej. Tutaj stawiamy na relaks, więc mamy duże, wygodne, tapicerowane łóżko, które zwieńczone jest na jego wezgłowiu przepiękną tapetą z widokiem na las, naturę, która jest otoczona mgłą. No i bardzo ważnym elementem tutaj w tym projekcie sypialni było też oświetlenie, które jest dopasowane do każdej osoby.
po lewej i po prawej stronie to oświetlenie jest inne, ponieważ wynika z tego, jakie kto ma potrzeby. Właścicielka mieszkania wolała oświetlenie mieć skierowane od góry, tak by mogła komfortowo czytać książki wieczorami. Natomiast od strony właściciela mamy bardziej rozproszone światło w formie dwóch czarnych dysków. W każdym wnętrzu niezwykle ważną rolę odgrywają kolory i one bardzo mocno wpływają na to, czy wnętrze nam się podoba, czy nie. No i tutaj, jak to zwykle bywa, każdy z właścicieli ma inny ulubiony kolor. Postanowiliśmy wykorzystać ten motyw właśnie w sypialni. Jedna dekoracyjna poduszka znajduje się po stronie pani inwestor, druga, zielona, po drugiej stronie, pana inwestora. I co ważne, przerzuciliśmy jeszcze ten motyw na ramki, które pomagają nam włączać światło, bądź możemy podpiąć ładowarkę do telefonu i wykorzystaliśmy ramki właśnie dopasowane do ich ulubionych kolorów. Kolejnym spersonalizowanym rozwiązaniem dopasowanym do potrzeb właścicieli jest szafka łazienkowa, w której znajduje się kuweta dla kota. Więc z łazienki korzystają nie tylko właściciele, ale również ich prywatny pupil. Dzięki temu kuweta jest elementem schowanym, nie zajmuje nam przestrzeni jako element wolno stojący. Zabudowa w łazience, zabudowa pod umywalką oraz tutaj przy stelażu, przy WC-cie są oczywiście wykonane na zamówienie. Polecam serdecznie wykonywanie takich stolarskich zabudów z materiałów stosunkowo bardziej odpornych na wilgoć prysznic. Został pokryty czarnymi materiałami, czyli strukturalną czarną płytką. No i do tego mamy czarne baterie. Więc całość jest niesamowicie klimatyczna i wchodząc do niego czujemy, jak ta czerń nas otula. Jak widzicie, ważnym elementem tej łazienki jest kolor czarny. Tutaj właściciele mieszkania poprosili nas o zastosowanie innego materiału niż chromowane wykończenie baterii, dlatego wszystko, co zwykle bywa chromowane, jest czarne. Na pewno będzie to bardziej funkcjonalne niż chromowane baterie. Na czarnym kolorze baterii też widać wodę, prawda? Ale zdecydowanie mniej niż na bateriach, które są zupełnie lustrem. Czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Dlaczego warto dopasować wnętrze do swoich potrzeb? Dwa ważne powody. Pierwszy, podnosimy komfort naszego życia. Tworzymy przestrzeń dopasowaną do naszego stylu życia, do tego, co robimy w życiu, jakie mamy potrzeby. A drugi powód to poprawiamy atmosferę i aurę wnętrza. Wybrane rozwiązania są tymi rozwiązaniami, w których czujemy się dobrze, więc chętnie tam przebywamy, po prostu dobrze się w nich czujemy. Jeżeli planujecie stworzenie wnętrz swojego nowego domu, nowego mieszkania, zastanówcie się, jakie macie potrzeby, jakie macie oczekiwania co do tego wnętrza i wtedy zaczniecie szukać konkretnych rozwiązań. Niezależnie od tego, jaki macie budżet, to jest najważniejsze, co możecie zrobić. Pomyślcie o własnych potrzebach. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do włączenia powiadomień. Przed nami kolejne wspaniałe odcinki i spotkania z wnętrzami, z projektowaniem, z moją pracownią, z grupą Nono. Do zobaczenia za tydzień, w poniedziałek o 7 rano. Pa, pa!